wszystkim. Dzisiaj będziemy kontynuować drugą część robienia wina z winogron. Co my tutaj mamy? No, mamy tutaj baniak plastikowy. Do niego wsypiemy sobie cukier. Na początek kilogram, ponieważ 3 kg cukru były dodane do owoców. Więc tutaj nie chcę przesadzić, a chcę, żeby to wino nam wyszło jako wino półsłodkie. No to sypiemy, jak zawsze, cukier z Biedronki, nie? Najtaniej. Najgorsza robota to, wiecie, to będzie przeciepanie tego skibla do tej korflaszy, nie? Czyli owoców z cukrem. Ale też mamy na to sposób. Ja się to zaraz tutaj zrobię. Jeno się przesypia ten cukier. Już dużo nie zostało. Tak jest. Elegancko nam tutaj leci jak w klepsydrach. Według tego lejka to by sam szło czas odmierzać. Dobra, teraz tak, letną wodę sobie dolejmy, tak około 30 stopni, żeby się postarać cały ten cukier rozpuścić, nie? Bo potem to jest porażka rozpuszczanie cukru. Tak pół bańki sobie wleja, wiecie? A potem będę widział, może więcej, może mniej. I wyszoluntujmy to, nie? O, aż mi lejek wyśrubnął. A mamy piękną pogodę dzisiaj, słuchajcie, słoneczko mu świeci. No i mamy to. I teraz słuchajcie, musimy owoce tam wciepać, nie? Daj ten lejek. Dobra. Owoce mamy w kiblu. Co się do tak, to się do tak. O, wyszedł nam taki pierunem gęsty syrop. Zarąbisty. Ale z kuli tego, że to jest tak gęste, musimy niestety dolać tam wody. Nie dużo, bo to za dużo nie ma co. No i teraz co? To wlejemy na azot. Myślę, że damy rada. Ale niestety owoce nam zatkały. A konkretnie jeden owoc. Zatkął nam lejek. I teraz się mnie będziecie pytać, nie, czemu ja nie odcedzę tych wszystkich farfocli. Bo nie, bo ja chcę, żeby one gierowały razem z tym winem. I nie wydaj ich odcedzą. O, i zaś nam sam się zatkało. Czekajcie, muszę coś wziąć. Mamy tam pomoc naukowo. Będziemy sobie to o. Jak się nam zatko, to się przecisnemy to. O, wszystko nam tu fajnie wleci. A jeszcze wam powiem, że gdzieś był na grzybach też, nie? I gówno z not. Dobra, poprzeciskamy to tu jakoś. O, te rodzynki pierunowe nam tu wszystko zatkały. O,
to wiem, że wy powiecie, że ja to źle robię, ale ja się to robię po swojemu, bo się robię do siebie, nie? I żadnemu nic do tego, jak ja robię sobie swoje wino. Bo sobie robię tak, jak ja chcę. I ja sobie będę pił. O. Bo książki go dają co innego, bo w internetach go dają co innego, nie? A ty, chłopie, to robisz jak normalnie ostatni baran. Ale słuchajcie, to wszystko mu w nosie. Bo ja tak wina robię się cały czas i tak się zarobił. Dobra. Dolejemy reszta. No jest to kłopotliwe, wam powiem. Ponieważ nie mam tak dużego lejka, jakby chciał. Ale słuchajcie, ten zapach, czyli tego soku winowego. Pięknie. Słuchajcie, piękny zapach. Te winogrona pachną zarąbiście. Tak jest. Całe tam do środka. Jademy dalej. Trochę się mi wylało, nie? Ale to wszystko przez moją niezgrabność. O, takie coś. To zaraz na bok. Fajnie, że na placu robię, bo sobie to mogę zaraz wyciepnąć na trofka. Kosiara weźnie. A to jest taki leb na muchy. Bo w tym roku jest bardzo dużo much, wiecie. O. I jademy z tym koksem dalej. Super. I potem najgorsza robota, mycie tego wiadra. No i tak, mamy wino nastawione. Przyjdzie teraz gorglas i do gorglowania. Za 2-3 miesiące będzie pierwsze zlewanie, tak mi się wydaje. Ale fajnie, że umia to zrobić na dworze, w altance. Nie pokorza wam całej, bo mam tu burdel, bo kładymy chodniki akurat. I część narzędzi tutaj mam, bo mi się nie chce latać do piwnicy, wiecie, jest taki leń. Na razie, trzymajcie się, kamperowcy.